Stiuk perłowy. Stiuk perłowy Magnat Style to cienkowarstwowa masa akrylowa z dodatkiem perłowych wypełniaczy, przeznaczona do zdobienia ścian wewnętrznych. Nadaje dekorowanym powierzchniom charakterystyczne powłoki o szlachetnym perłowym połysku. W zależności od metody aplikacji powstałe na powłoce refleksy zmieniają się w zależności od kąta padania światła. Produkt nie wymaga od wykonawcy konkretnych umiejętności z zakresu aplikacji tego typu materiałów. Do wykonania powłoki potrzebne są następujące produkty i narzędzia. Magnat Primer. Matowa farba gruntująca do wnętrz, której zadaniem jest stworzenie jednolitego tła i wyrównanie chłonności podłoża. Stiuk perłowy. Cienkowarstwowa masa akrylowa o perłowym wykończeniu. Pigment barwiący. Koncentrat pigmentowy do kolorowania produktów Magnat Style. Paca wenecka Magnat. Przygotowanie podłoża. Przed przystąpieniem do nakładania stiuku perłowego Magnat Style niezbędne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Ze względu na charakterystyczną strukturę zaleca się, aby masę nanosić na równe i gładkie podłoże. Zarówno w przypadku nowych, jak i odnawianych powierzchni konieczne jest położenie farby gruntującej Magnat Primer. W celu uzyskania prawidłowego efektu dekoracyjnego farbę należy zabarwić pigmentem barwiącym Magnat Style według receptury kolorystycznej podanej w karcie kolorów. Naniesienie zabarwionej farby gruntującej zapewni nałożenie następnie tylko dwóch cienkich warstw stiuku perłowego Magnat Style, przez co uzyskamy krótszy czas wykonania całej dekoracji i optymalną wydajność masy. Jest to farba wyprodukowana w oparciu o nanotechnologii. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące, wyrównuje chłonność podłoża, wzmacnia je oraz zwiększa przyczepność wyrobów nawierzchniowych. Farbę gruntującą Magnat Primer nanosimy najwygodniej wałkiem, jedną do dwóch warstw, tak by podłoże było jednolite pod względem struktury i koloru. Zalecany czas schnięcia każdej warstwy farby wynosi około 2 godziny. Przygotowanie wyrobu. Stiuk perłowy Magnat Style dostępny jest jako produkt gotowy do użycia. Masę należy zabarwić pigmentem barwiącym Magnat Style na jeden z wybranych kolorów, dostępnych w karcie kolorów lub inny dowolny, pamiętając, że dopuszczalna ilość pigmentu nie powinna przekroczyć 3% objętości barwionego wyrobu. W przypadku barwienia na ten sam kolor kilku opakowań wyrobu, kolorujemy go w jednym pojemniku zbiorczym w celu zapewnienia jednolitego efektu kolorystycznego. Nakładanie pierwszej warstwy. Produkt należy nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od plus 5 do plus 25 stopni Celsjusza. Na wcześniej przygotowaną suchą nawierzchnię nakładamy pierwszą warstwę stiuku perłowego Magnat Style. Czynność tą wykonujemy na niewielkich obszarach i w różnych kierunkach tak, by pokryć całą powierzchnię. Z uwagi na charakter dekoracji niewymagane jest łączenie kolejnych fragmentów na mokro. Pokrywając kolejne fragmenty dekorowanej powierzchni, najlepiej łączyć je od strony suchej do mokrej. Kontynuując pracę na całej powierzchni, nakładanie pierwszej warstwy stiuku wykonujemy w taki sam sposób.
Pierwszą warstwę pozostawiamy do wyschnięcia na około 4 godziny. Nakładanie drugiej warstwy. Na suchą powierzchnię, w podobny sposób jak warstwę pierwszą, nanosimy kolejną warstwę z tiłku perłowego magnat style. Masę rozprowadzamy na niewielkich fragmentach dekorowanej powierzchni. Nadmiar produktu zbieramy czystą krawędzią pacy. Po około 5-10 minutach, uwzględniając warunki otoczenia, gdy masa zaczyna podsychać, wygładzamy powierzchnię, prowadząc pacę w różnych kierunkach. Czynność tą wykonujemy lekko, bez nadmiernego użycia siły, uzyskując w ten sposób perłowe refleksy, zmieniające się w zależności od kąta padania światła. Optymalna wydajność, jaką możemy uzyskać na gładkim podłożu z 1 kg masy, wynosi do 4 m kwadratowych przy dwóch warstwach. Ze względu na właściwości stiłku perłowego możliwe jest nanoszenie poprawek na już wyschniętej warstwie, w tym korekty lub napraw po dłuższym czasie oraz stosowanie większych przerw w trakcie aplikacji. Przy pracy na większych powierzchniach nie wymagane jest łączenie na mokro. Wszystko to sprawia, że wykonanie dekoracji za pomocą stiłku perłowego magnat style jest łatwe i komfortowe. Gotową dekorację pozostawiamy do wyschnięcia. Czas schnięcia powłoki w temperaturze plus 20 stopni Celsjusza i przy wilgotności powietrza 65% sucha w dotyku po około 2 godzinach, całkowite wyschnięcie po 6 godzinach. Powłoka uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach.